Witam. Dzisiaj zaczniemy sobie trochę nietypowo. Polecimy takim trochę zabobonem, czyli będziemy omawiali coś starego i coś nowego. A wszystko, co dzisiaj omówimy, dwie rzeczy generalnie. Więc wszystko to może za dużo powiedziane. Dwie rzeczy, które dzisiaj postaram się Wam przybliżyć, pochodzą z firmy takiej dość mało znanej jeszcze chyba. Titanwolf. To nie jest chińska firma. To jest firma niemiecka. Także co do jakości nie mam zastrzeżeń na razie odnośnie jednego produktu, który już mam od jakiegoś roku. A drugi dopiero przyszedł i z drugiego zrobimy sobie unboxing z tego pierwszego, jak wiadomo. Nie. Natomiast coś tam pokażę. O co chodzi? Pierwszym produktem jest oczywiście mouse Bungie, które to już używam od jakiegoś czasu, a drugim produktem będzie myszka. Gdyż mój rad niestety się zużył, omówię to w dalszej części filmu, i trzeba było coś tam wymienić. A nie chciałem też czegoś nie wiadomo jak drugiego, a ta myszka kosztowała 35 funtów tutaj, z panelem bocznym, także całkiem spoko cena. O co chodzi? No firma jak firma ma dużo różnych produktów, jak widzicie, myszki, nie myszki, klawiaturki, mousepady i takie różne inne ciekawe rzeczy. Ma dosyć ciekawe myszki, muszę przyznać, bo ma nawet takie konfigurowalne, zaraz Wam powiem o system. Tu jest taka, której nie kupiłem, tu jej nie było, nie widziałem jej wcześniej, dopiero dzisiaj ją zauważyłem, a już swoją mam, także trochę szkoda, bo ta mi się bardziej podoba, szczerze mówiąc. Konfigurowalna, ma wymienialny panel boczny i możecie sobie układać tak, jak Wam się podoba. Super sprawa. Jak dla mnie, no niestety jej tu nie ma w UK. I no cóż. No i moją już mam. No ale może kiedyś. Jeszcze będzie okazja omówić. Także przechodzimy. Aha, tylko co do Mouse Bungie. Powiem taką jedną rzecz, że może najpierw omówimy sobie, bo Mouse Bungie tej firmy było na Amazonie tutaj jednym z tańszych. Ale to Mouse Bungie, znaczy nie wiem czy konkretnie to, bo tak naprawdę nie wiem, pierwszą firmą, której Mouse Bungie dokładnie takie jakie kupiłem, zobaczyłem, to była ta Klim firma. Myślałem, że to jest jakaś firma chińska, ale ciężko stwierdzić skąd oni są, bo tu nic nie można znaleźć, znalazłem tylko, że zaczynali od $500 inwestycji i tyle, i tam kontakty w różnych językach, no nie wiem skąd, no zajeżdża mi to mimo wszystko tam chińską firmą, ale można się pomylić, także nie będę strzelał. No generalnie ich mouse bungee, takie o, dokładnie takie jakie widzicie tutaj, to było pierwsze jakie na Amazonie zobaczyłem. I zastanawiałem się nad nim już jakiś czas temu. Jak widać, nie jest ono drogie. I to jest. I teraz dochodzimy do motywu rebrandingów. Kto kogo rebrandingował, ciężko stwierdzić. Ale pokażę Wam teraz kilka różnych mouse bungee, które wyglądają tak samo dokładnie. I prawie wszystkie oprócz jednego, to też wyjaśnię, mają te same funkcje. Czyli taki Klim, który kosztuje 19 funtów tutaj w Amazonie UK. Jak widzicie, ma 3 porty USB 3.0. To jest do podłączenia do kompa. Do tego ma czytnik kart na microSD. Tak. I zaraz poczekajcie, aż spojrzę. Nie wiem, czy dokładnie. Kurde, nigdy nie wiem. Zawsze mi się myli. MicroSD, tak. Zawsze mi się mini, mikro i tak dalej mylą. No i jest góra jest metalowa, tak jak u mnie. Dokładnie jest taki sam. Kolor jest też niebieski, tylko że napis Klim. Tutaj, o, przepraszam, tutaj kolor możecie sobie zmieniać, więc jest jakieś tam RGB. U mnie nie można. Tym się różni. I co tam? No i tam, wiadomo, ramię, tak jak w Bungie, nie? Ruchome. No takie ma być zasadniczo. Nie wszystkie takie mają, ale takie powinno być. O. Dobra, drugim rebrandingiem, dokładnie takim samym, jest trochę bardziej znana na polskim rynku. To może będziecie bardziej kojarzyć. Genesis Vanad 750, które kosztuje 80 zł, czyli jest w sumie najtańszym z tych, no nie, no podobne ceny, przepraszam, źle przeliczyłem na szybko. Jest jednym z tańszych z tych rebrandingów. Kolorek czerwony, wszystko wygląda dokładnie tak samo, nie będę tego omawiał, omówię swoje.
I końcowym znalazłem jeszcze coś takiego na eBayu, które no jest takie mouse bungee bez mouse bungee. Czyli jak ktoś nie potrzebuje tego wszystkiego, huba, czytnika kart i tak dalej, podświetlenia i potrzebuje tylko coś, co będzie mu podtrzymywało, bo to mouse bungee samo w sobie jest dosyć ciężkie. Więc zasadniczo sprawdzi się do samego podtrzymywania kabla myszki. Pewnie to akurat jest jeszcze dociążone jakoś tam. Jak widzicie, ma miejsca zaślepione po... Ma miejsca przewidziane już na to wszystko, które tamte mouse bungee miały, a ten nie ma z wiadomych względów, ale kosztuje za to 8 funtów tylko. Więc jak będziecie chcieli coś tylko do obciążenia, to jak najbardziej to się nadaje. Do tylko podtrzymywania kabla myszki. Ok. No to przechodzimy do mojego. Moje, jak widzicie, wygląda tak. Kosztuje 15,99. Ja dlatego je wybrałem, bo ono było tańsze od tego klima na Amazonie. Tylko mówię, to było rok temu, więc ceny mogły się też troszkę różnić. A dodatkowo, no jedyną różnicą, jaką znalazłem, to nie było podświetlenie RGB, tylko niebieskie, które lubię najbardziej. Zasadniczo u mnie na biurku wszystko jest niebiesko-białe, biało, tam trochę czerwono, zielone i to takie kolory. I żadnego RGB to ja nie chcę, w związku z czym to jak najbardziej to mi pasowało. Wszystkie funkcje takie same. Podkładka antypoślizgowa, co też pokażę, bo z tego co wiem, ale to mówił mi znajomy, nie miałem okazji tego testować. Te mouse bungee Genesisa, podstawkę ma gumę, ale gładką. To ma gumę chropowaną. No różnica jest, nie wiem czy tam to się bardziej ślizga, no to się nie ślizga generalnie. No dobra. No i teraz jeszcze umówimy sobie myszkę, to rebrandingi mamy, a zaraz wszystko pokażę w realu oczywiście. Myszka, jak widzicie, wybrałem sobie coś takiego, kosztuje to 35,85, ma boczny panel, odważniczki, bla bla bla, sratata, wychodzi z tego, z wymiarów mi chodziło, rozdzielczość ma do 16 000 dpi i laserowy Avago sensor, nie? Także tu jest spoko. Wychodziło, ona największa wychodziła mi z tych moich pomiarów tutaj, znaczy z tych pomiarów, z tego co przeczytałem na stronie, to wychodziła największa, co też brałem pod uwagę, bo mam duże łapy, przeszczepy, także to też było dla mnie dość istotne. Jak widzicie, Razer Naga Trinity jest też na promocji na Amazonie na 49, zastanawiałem się nad nią, ale w końcu jej nie wybrałem, z różnych powodów, no też cena. Zadowolony jestem z tego mouse bungee, które chodzi już u mnie o roku, jest zupełnie bezproblemowe. Ta ma dodatkowe panele, których i tak nigdy w życiu nie założę, bo będę używał tylko tego, więc nie wiem po co mi one zasadniczo. I kształt ma taki bardziej typowy. Tu ten przycisk, o ile to jest przycisk, mam nadzieję, że to jest przycisk, tak wyglądał jak przycisk. Szczerze mówiąc, aż tak się nie przyglądałem, zaraz zobaczymy to w realu. Ale jeżeli to jest przycisk, a mam nadzieję, że tak jest, ale mogę się mylić, to on mi się przyda, bo na racie właśnie tutaj miałem przeładowanie działa, przeładowanie automatów w World of Tanks, także to by mi pasowało, no ale zobaczymy, ta tego nie ma generalnie. No i ta ma taki bardziej typowy kształt, ta trochę inaczej wygląda, zobaczymy czy mi bardziej pod rękę podejdzie czy nie. Kolesie mówili, że tutaj na komentarzach możecie przeczytać, ja przeczytałem przynajmniej, że klient, który przesiadł się właśnie z Rata MMO, czyli z dokładnie takiej myszki jak ja mam, był z tej myszki bardzo zadowolony. Więc liczę, że u mnie będzie tak samo. No dobra, to teraz robimy już w realu. Co mówiłem odnośnie rebrandingów w przypadku tego mouse bungee, w przypadku myszki mamy dokładnie to samo. No i wychodzi na to, że to jednak Titan Wolf rebrandinguje wszystko sobie, w związku z czym to, że widziałem mouse bungee Klima jako pierwsze dostępne na Amazonie, to nie był przypadek. Na szczęście wybierają produkty raczej takie dobre. W przypadku mouse bungee to jest bardzo dobre, bo jestem po roku użytkowania o tym święcie przekonany. W przypadku myszki zobaczymy, jak długo ona tam wytrzyma i czy coś się z nią będzie działo. Na razie nie jest źle. Pomijając te tam niedogodności drobne, które tam wymieniłem. A pierwszą myszką taką, którą widziałem w ogóle, inaczej, pierwszą, którą wiem, że jak widzicie, Titan Wolf ma 373 tutaj
na Amazonie, komentarze, ratingi. Pierwszą, którą widziałem, jakby review jej, to była ta, czyli Venus, Ultra, Utech Smart Venus, która wygląda dokładnie, jak się przyjrzycie, przycisk ma tak samo, wszystko ma tak samo. Wygląda, tylko ma inne logo. I też jest 16400. I ona ma 8300, nie? Też pozytywnych. Jak widzicie, oceny są bardzo dobre. Także na szczęście do rebrandingowania sobie wybierają produkty, które są dosyć dobre i przystępne cenowo. I ona jest nawet tańsza. No nie jest tańsza, bo tutaj mamy wysyłkę darmową przy Titan Wolfie, a tu musicie zapłacić 7 funtów. W związku z czym Titan wychodzi taniej. Ale to nie wszystko, bo mamy do kolekcji mamy takiego Red Dragona, który jest bardzo podobny, troszeczkę inny. Jak widzicie, on prawą... Chcę zobaczyć jego prawą stronę. Nie pokazali jego prawej strony. Nie, też ma takie. No nie pokazali jego prawej strony, szkoda. Bo chciałbym zobaczyć, czy też jest profilowany, czy jest bardziej taki... Na tym zdjęciu wygląda, jakby był bardziej... standardowy, co by nawet było lepsze zasadniczo w moim przypadku. Ale kolory ma takie z dupy trochę. Wygląda bardzo plastikowo. No ale jest, tak? Jest. Jest. I ten ma 12400, co prawda, tylko DPI, ale generalnie pewnie gorszy sensor jakiś. Nie wiem, co to ma za sensor, szczerze mówiąc. W każdym bądź razie no też wygląda praktycznie tak samo. No dobra, ale to jeszcze mamy takiego Ryataki, który też... I on ma... O, ciekawe, on ma tutaj dwa przyciski, jak widzicie. To jest ta różnica. Też wygląda bardzo podobnie. Także konstrukcja jest tutaj do wyboru, do koloru, z tym bocznym panelem. Wszystko wygląda bardzo podobnie. Trochę inaczej tu ma ten. No on już nie jest takim identycznym, identyczną zżyną, znaczy identycznym modelem, troszeczkę inaczej, ale podobnie. Jak widzicie, dół, wszystko bardzo podobnie, dobra. I na koniec mamy taką bawanfę. Bawanfę. Cholera, która wygląda... I to w ogóle zdjęcia z jakiejś innej ma. jak widzicie, Varanus, Gamco. To zupełnie co innego jest napisane, co innego jest. O, i ten jest faktycznie tańszy, bo on jest 31,99 i wysyłka jest darmowa. Ta myszka, także ta myszka jest tańsza. I ten, ale no różni się logo, nie? Właściwie pewnie. Reszta jest taka sama. Ta to jest identyczna wręcz. No różni się tylko logo. Wszystko jest identyczne tutaj na niej. Także jak widzicie, troszkę rebrandinguje nam tutaj Titan Wolf. Ale muszę przyznać, że jest ok. No jest ok. Cena przystępna, wykonanie jest w miarę dobre. Zobaczymy, jak to długo pochodzi. I wybierają dobre produkty do rebrandingowania. No. Przynajmniej z tych na razie, które tam udało mi się kupić. Także to tyle ode mnie. Zaczniemy od Mouse Bungee. Może najpierw pokażę, o co chodzi, dlaczego wymieniałem. No, rad niestety, bez panelu, jak widzicie, coś się stało albo z elektroniką, albo z panelem i zaczął mi napierdzielać po Windowsie te wszystkie skonfigurowane klawisze, jak F7 i tak dalej. Chyba raczej z elektroniką, bo panel odpiąłem, ale dzisiaj widziałem, że F7 dalej mi napierdziela na Windowsie, także cóż, pójdzie sobie do koparki, tam nie będę instalował nawet sterowników, będzie chodził jako zwykła myszka i to będzie tyle, no. Taka jego przyszłość. Ale służył dobrze. Fakt, że 2 lata tylko. No dobra, to teraz przechodzimy do Mouse Bungee. Odłączę tu sobie. Teraz tak, kabla nie będę wam omawiał, bo nie chcę mi się tam wcinać. Nie wiadomo jak. Pokażę tylko, jak on świeci. Aha, tam jak mówiłem, już pewnie też dołączyłem komentarz, jak mówiłem, że podłączenie do komputera jest z tej strony. No nie, no to jest na zasilacz, zaraz wam pokażę dokładnie. A podłączenie jest dokładnie z drugiej. Świeci na niebiesko, tak jak widzicie. Ładnie. Logo mi się podoba tego wilka. Fajne logo. Najfajniejsze z tych wszystkich rebrandingowych, jakie widziałem logo, to muszę przyznać, ma ten Titan Wolf. Jak dla mnie przynajmniej. Odłączymy, kabel po prostu sobie schowam, żeby mi nie uciekł. Ale nie będę go omawiał. Jest gruby.
Jest spoko, USB 3.0, dobrze wykonany, nie ma z nim problemów. Przeczytam wam tylko ze strony, producent podaje, że ma 110 cm. Nie chcę mi się go wyjmować, bo ja mam tam management kabli porobiony i on idzie środkiem. No niestety, musiałbym teraz wszystko rozpinać. Także ja sobie daruję. 110 cm, dobrze wykonany kabel, USB 3.0. Wykonanie samego bungee. Myślałem, że to jest metal. No nie wiem, czy to jest plastik chyba, no nie wiem. O. Nie, to jest chyba plastik. Myślałem, że to jest metal. Plastik, ale no już sam nie wiem, czy to jest metal? Ciężko stwierdzić. Ciężkie jest, cholera. Ile waży? No nie wiem, 190 gram jest niby podane. Jest dość ciężkie. Ramię, jak widzicie, mięciutkie, ładnie się giba. U mnie od roku już zdążyło się troszeczkę w lewą stronę odkształcić, ale to minimalnie. Podłoga, tak jak mówiłem, w Natec Genesis, w tym kurde Natec, w Vanadzie, tak? To się nazywało Vanad 750. W Vanadzie to cała ta guma, z tego co wiem, ale to ja tylko widziałem na zdjęciu chyba bodajże i on mi mówił o tym, jest gładka. Nie, tutaj jak widzicie jest perforowana. No nie jest gładka, o tak to powiem. W związku z czym trzyma to się naprawdę nieźle. Nie ma problemu, nie ma problemu. Mogę sobie wyjać monitorem, jak się przyklei, nie? Stop, jest git. Także jak widzicie, to przyczepność tego cholerstwa jest naprawdę niezła. Wykonanie tego cholerstwa jest naprawdę niezłe. Tu macie adresik firmy, jakby ktoś chciał. Proszę, czekajcie. O, zoomuję się, ale światła nie będzie. Kurde, jak to zoomować? O, teraz coś powinno być widać. Adresik firmy. Wszystko można sobie przeczytać. Niemce. Tu macie to podłączenie do komputera nieszczęsne, o którym mówiłem wcześniej. Tu macie 3 porty USB. Tu macie zasilacz 5V. Robi wam się wtedy aktywny hub, nie? Ale nie jest to niezbędne. No chyba, że używacie go tylko do ładowania albo coś tam, no to możecie sobie podłączyć ewentualnie. Jeszcze jak na 3 portach będziecie ładowali, żeby wam nie zjarało port USB, to wtedy tak. A tak jak normalnie używacie do klawiatur, myszek i tak dalej, to wszystko gra. Czytnik kart, oczywiście dane z prędkością USB 3.0. Wszystko git. No i to tyle. Jak mam z bungee się sprawuje, u mnie sprawuje się zarobiście. Ja nie narzekam w ogóle. Ja sobie z powrotem podłączę. Jak zwykle nie mogę znaleźć. Cholera. O. Zawsze te kable mają główki zwrócone w drugą stronę. Dobra. Także u mnie sprawuje się od roku dobrze. To co? O mouse bungee nie ma co więcej mówić. Jest tanie, dobre, dobrze wykonane, działa, nie zawiodło, nic się z nim nie dzieje. Prędkości przesyłu, czy to z pendrive'ów, czy z kart pamięci są spoko. Polecam. Naprawdę dobre bungee, w bardzo dobrej cenie. I jeżeli oczywiście to ma sens, oczywiście jeżeli używacie myszek jedynych słusznych, czyli przewodowych. Dobra, to teraz przechodzimy do myszki. Myszki nie widziałem. Dopiero co dzisiaj przyszło. Jest unboxing. Jest, tak, 30 nówka, wszystko ładnie, pięknie śmiga. Proszę bardzo, wszystko tam pomalowane, porysowane. Bardzo podoba mi się design tych pudełeczek. A, chwilka, pokażę wam jeszcze pudełko z tego, bo zapomniałem zupełnie. Mam je tu pod ręką. Pudełko ma z bungee, bo ono leży sobie u mnie. Czekało na ten film, szczerze mówiąc. W związku z czym, proszę. To jest pudełeczko z mouse bungee. W środku było mouse bungee. Nie było zasilacza, nie? Jakby ktoś mnie tam pytał, czy jest ten zasilacz, to go nie ma. Ale nie jest on potrzebny oczywiście. Musicie zasilacz wykombinować na własną rękę. Także, chwila. Także design pudełek, w ogóle design ten firmy z tymi wilkami bardzo mi się podoba. Ładne to jest. Takie gamingowe, nie? Na ostro, na otro. Dobra, to tyle. Przechodzimy do tego. To pudełko jest jeszcze ładniejsze moim zdaniem. Otwieramy sobie na rzepki i tada, ukazuje nam się myszka. Ładne, fajne to, podoba mi się. Na rzepki. Widzicie? Można. Myszka jest wielka.
jest naprawdę duża myszka. Co mnie niezmiernie cieszy. Bo, o, dlatego. To musi łapać coś wielkiego. Dobra. Teraz tak. Kurwa, znowu tak. Te naklejki, nie lubię takie. Już zdejmuję. Wysuwamy. Dobra, co mamy w kontu? No pudełeczka jak pudełeczko, widzieliście. Bardzo ładny ten panelik tutaj. Dobra, to odkładamy. Teraz mamy tak, jakieś downloadsy, jakieś karteczki, karteluszki. O, płytkę mamy ze sterownikami. I tak będziemy używać tylko tych z sieci, więc najnowszych, tak? Instrukcja. No, do konfiguracji, oprogramowania i różnych takich rzeczy. Oczywiście oprogramowanie z sieci w najnowszej wersji, więc... No i tam, czy jesteś zadowolony? Czy jesteś zadowolony? Ja jestem zadowolony, na razie przynajmniej. Dobra. Teraz przechodzimy do najważniejszego. O kurde, coś spadło? Wróć. Ha. Wróć. O. Dostajemy takie pudełeczko. A w pudełeczku? Domyślam się, co jest. Spróbuję... Kurwa. O, spróbuję otworzyć. W pudełeczku mamy magazynek. Z ciężarkami. Także podoba mi się. Podoba mi się wykonanie tego wszystkiego. Bardzo, bardzo ładne. Logo Wilka. Logo Wilka jest spoko. Ok. Teraz tak. Zrywamy sobie tą, no, opaseczkę rzepową, kabel długi, o cholera, długi, poczekajcie, nie będę mierzył go, na stronie sobie sprawdzicie, tam będą linki, nie? Będą linki do, oczywiście do Amazona i będą linki do strony produktu, to na stronie sobie sprawdzicie kabel, już nie będę go mierzył. Oplocie, ładnie wykonane wszystko, dość długie. Dość długa wtyczka, bierzcie to pod uwagę, gdzieś byście mieli problemy, takie mało miejsca czy coś, to jest raczej niemożliwe, no. Ale gdyby, to ta, tu się przyjrzałem, bo to jest jakiś, myślałem, że to jest przycisk, no jest przycisk, to jest przycisk, może do resetu albo do trybu pracy może, no nie wiem, i gdybyście, chyba do trybu pracy. Może jak przeczytam, to tu wkleję, do czego to jest, bo o tym mówię tutaj. Jest przycisk, na który się zapatrzyłem. Widzicie, jak się ogląda coś pierwszy raz w reale, to tak wychodzi. I to chyba jest do... Stawiałbym, że to będzie albo reset, albo do wyboru trybu pracy, tylko nie wiem dlaczego tu. To trochę niefortunne, ale najważniejsze, o tym co mówiłem, to jest przycisk i na to liczyłem, naprawdę. Tam przyglądałem, to wyglądało jak przycisk. Na to liczyłem, bo on mi będzie przeładowywał działo w World of Tanks. I to jest idealne rozwiązanie. Tak. Dobra. Wtyczka jest dosyć długa. Jeżeli komuś to będzie przeszkadzało, to musi sobie wziąć to pod uwagę. Kabel w opłocie. W oplocie. Kabel jest w opłocie. Jest dość sztywny. Długi. No długi jest kabel, długi. Nie będę go mierzył, na stronie będzie, albo tu wkleję. Mycha, najważniejsze, wielka, wygodna. Jest git, bardzo mi się podoba. Macie podstawkę na kciuka przy panelu, nie? Macie podkładeczkę na kciuka i slidery takie... Cholera, plastikowe, bardzo. Takie no gumowe. Nie, no będą trwałe. A gdyby mnie wkurzały, to sobie wymienię je na jakieś inne. Ale raczej nie. Trwałe, tylko takie trochę takie plastikowo-gumowe. Takie dziwne. Rad miał chyba takie jednak fajniejsze te slidery, mi się wydaje. No, ale dla porównania... No one też są... Kurde, też są, spada to wszystko. Dla porównania, one też są troszkę już wytarte, ale te były bardziej takie... gumowane, te bardziej tak plastikiem jadą trochę, takie moje wrażenie, ale no wiecie, no to coś za coś tam czasami jest, nie? No, będzie dobrze.
nie są złe. Natomiast generalnie lepiej, że tak są wykonane niż w racie, bo w racie były rozrzucone kawałeczkami po całej tej i to trochę wkurzało, jakbyście chcieli sobie wymieniać czy coś. A tutaj wymiana nie będzie żadnego problemu. Zdejmujecie sobie jeden, odrysujecie. Nawet jak kupujecie nie pod konkretną myszkę, tylko kupicie sobie slider do wycinania, bo też są takie. Teflon, czy teflon nawet zastosujecie zwykły, możecie zwykły teflon sobie podkleić. Ja tam w pracy takich teflonów czasem używam. To będzie bardzo łatwo wam wyciąć w razie czego, gdyby coś się z nimi stało. Także to jest dobrze. Tu macie na odkręcane na ciężary, nie? I sobie wkładacie magazyneczek jest magazynek, wkładacie i zamykacie. Ile tam ciężarków chcecie? Ja pewnie włożę wszystkie na początku. Boczny panel, przyciski nie za duże, w racie były większe, troszkę to tak wygodne są, czy tak próbuję wyczaić teraz bez patrzenia, czy będę w stanie je normalnie wciskać. Jak widzicie, one są profilowane do siebie na dwie dolinki. O. Są profilowane na dwie dolinki, w związku z czym ten palec powinien wyczuwać, w którym momencie się znajduje. I po przyzwyczajeniu to myślę, że to będzie jak najbardziej ok. Środkowe trochę możecie mieć problem, ja mogę mieć problem wciskać, bo mam duże paluchy. One nie są zbyt duże, są podświetlane. Ale nie są chyba, z tego co wiem, ale nie są zbyt duże. Przełącznik rozdzielczości, kółko, znaczy ten rolka z przyciskiem, no spoko. Klika to wszystko nieźle. Ten przycisk najważniejszy, to dla mnie. No i podświetlane logo, nie? Plastik. Tutaj jest jedynie gładki, co jest... dobra, to im wybaczę. Plastik nie jest gładki, co jest zaletą, nie? Nie będziecie sobie śladu zostawiać i maziać tego co tam 5 godzin, bo będzie kiepsko wyglądać. Także dla mnie zaleta. Ten mógł nie być jeszcze świecący, bo jak widzicie... O, jak widzicie, już zostają ślady. Lekko się dotknie, już są ślady. No ale jest świecący. No dobra, to im wybaczę. Reszta jest jak najbardziej ok. W dłoni trzyma się... bardzo, bardzo dobrze. Jestem w szoku. Ja do tej pory używałem tylko ratów, muszę przyznać, od jakiegoś czasu i bardzo mi odpowiadało w nich to, że one były rozsuwane, bo ja mam wielkie graby. Ale jednak no, wybrałem myszkę dość dużą i to była zaleta. To jest chyba też podświetlane. Tutaj, te przody. Zaraz wszystko pokażę. Dobra. Zagadałem się, ale musiałem się też napatrzeć, jak wiecie, bo To świeżość w tym zestawie. Podłączymy sobie. No, duża jest wtyczka. Tak, musicie na to zwrócić uwagę. Ta wtyczka jest naprawdę niezła. No dobra, myszka świeci. Te światełka są akurat tutaj na czerwono. Pewnie można sobie to pozmieniać. Ja oczywiście zmienię na niebiesko, bo już się tak się przyzwyczaiłem. A poza tym ten niebieski wilk bardzo mi się podoba. Jak jest niebieski? Rolka podświetlana. Ładnie to wygląda. Tutaj wskazuje nam typ pracy. Tak? Do 4, do 16 tysięcy dpi. Ja na racie nigdy nie wyszedłem poza 5-600. Zobaczymy jak tu będzie. No, aż jestem ciekawy. Panel boczny też podświetlany i przody, tak jak mówiłem, podświetlane. Przody sobie nawet migają chyba, czy jak się ruszy. Tak, jak ruszacie myszką. Albo same z siebie, ciężko stwierdzić. No w każdym razie migają. Tak, chyba jak ruszacie myszką. Mi się wydaje. Na ruch myszką reagują. Zaraz poczekamy chwilę, czy same się zmienią. Nie reagują na ruch. Znaczy, nie, już nie jestem pewien, widzicie? Nie, migają sobie tak, bo sobie migają. Okej, okay. Myślałem, że reagują na ruch myszką. Chyba, że ten laser tak łapie, ale wątpię.
Nie, nie, już jestem pewien. Nie reagują na ruch myszką, tylko sobie się tam zmigają. No i niech sobie migają. I tak nie będziecie tego widzieć. Resztę będziecie raczej widzieć. Wilka też nie będziecie widzieć. Panel też nie będziecie widzieć z reguły. Czyli co? Plusy. Wielkość. Ten plastik. Plastik nie świecący. Tu taki minusik. Panel boczny. Ok. Trochę małe przyciski. Mogłyby być większe. Ale no to przyzwyczaję się do tego, myślę. Te przyciski mają wybrzuszenia 5 i 8. Takie minimalne, żebyście czuli też, że przejeżdżacie. Nie są zbyt duże, mogłyby być większe. Generalnie panel mógłby być trochę większy. On jest bardzo... Bo dla przykładu, z rata MMOT panel też nie był idealny moim zdaniem, ponieważ te pierwsze przyciski były bardzo wysunięte do przodu. I jak normalnie używałeś myszki, to tym kciukiem i tak tego nie sięgłeś, musiałeś się przerzucać tak, co jest bez sensu, nie? I w związku z czym ja tam część przycisków to ja w ogóle nigdy nie używałem. Ten panel jest bardziej taki, że jesteś w stanie użyć wszystko, bo on jest mniejszy, no ale okupione jest to tą wadą, że przyciski są mniejsze i bliższe odległości między nimi, więc prawdopodobnie nie będzie to dużym problemem, się do tego przyzwyczaisz, no ale trzeba brać to pod uwagę. Reszta okej. Zaraz omówimy sobie jeszcze program konfiguracyjny, ale to już z poziomu Windowsa. No i tyle, nie ma co przedłużać. Wydaje mi się, że myszka w tej cenie jest ok, wykonana jest ok, wagowo jest dosyć ciężka sama w sobie, więc jak do tego dołożycie ciężarki, to też jest ok. Każdy sobie dopracuje. Tutaj ten wyprofilowanie jest lekkie na palec i wszystko tu ładnie pasuje. Jak zobaczycie sobie, ja trzymam z reguły myszkę jakoś tak, nie? Mniej więcej, no. Przeważnie. Każdy tak trzyma. Bardzo ładne wyprofilowanie jest tu na ten palec i bardzo ładna ta podstawka jest tutaj, na żebyś sobie nie jeździł kciukiem po podkładce, nie? Jak będziesz używał tego bocznego. Także jestem bardzo mile zaskoczony, ale spodziewałem się tego. Wiecie dlaczego spodziewałem się tego? Bo to Mouse Bungee było zajebiste. Zaraz, chwila. A wady? No więc tak, no wady jakieś są. Ja może wam odepnę, to na chwilę pokażę, o co chodzi. Bo teraz już jestem po dniu użytkowania i troszkę więcej mogę powiedzieć. No jak widzicie, przewód jest cały czas sztywny. Nie wyprostował się nawet przez ten dzień, więc zasadniczo jest trochę sztywny. To nie przeszkadza w tym zestawieniu, które ja wam proponuję, bo ramię, jak widzicie, ramię pracuje bardzo ładnie tutaj i ono wszystko sobie tam robi tak, jak powinno. Nie ma problemu z tym żadnego. Także przy takim zestawieniu to ten przewód absolutnie nie jest problemem, no ale trzeba zaznaczyć, że troszkę sztywny jest. Bo teraz oceniamy myszkę, bo Bungee nic się nie zmieniło. Dla mnie to jest 10 na 10 w tej cenie, absolutnie. Nie mam żadnych zastrzeżeń do niego, kompletnie. Gdyby to był ten Genesis, to mógłbym się czepić co najwyżej tej podstawki, że tam ona jest gładka, ale nie wiem jak ona się trzyma, więc ciężko mi to oceniać. Ta się trzyma bardzo dobrze. Dobra, to kolejne wady. To już przypnę się i wezmę... O, chwila, nie mogłem trafić. Przypnę się, wezmę myszkę i wam pokażę już dokładnie. No tak jak mówiłem... Kurde, aż muszę coś sprawdzić. No dobra, tak jak mówiłem, tu mi się wcisnęło, chwila, moment, tutaj macie, tu mam nadzieję, że to będzie lepiej widać, bo jakoś tak ciemno na tym moim monitorku, jak zwykle zresztą, tutaj macie ten przełącznik profili, czy to jest problem? Moim zdaniem nie powinien być, bo niby dlaczego miałby być, przecież nie gracie w gry jednocześnie, więc podniesienie myszki przed załadowaniem gry, żeby włączyć, przełączyć profil, to chyba nie jest duży problem. Ale jak ktoś sądzi inaczej, to dla niego może być to wada. Dla mnie to jest zaleta, bo jest ukryty i przypadkowo sobie nie przełączycie profilu w czasie gry. Także to tyle odnośnie tego. Kształt myszki. Może powiem, o co chodzi. Przyniosę swoją starą. Dajcie mi chwilkę i wyjaśnię wam, jak to... Co się ma... I to jest bardziej... O. Jak zwykle jestem nieprzygotowany, także musicie się z tym liczyć. Ja zawsze miałem, tu
tutaj oczywiście nie ma panelu, nie? Bocznego, bo jest na razie zdjęty, bo tam powodował te problemy. Ale to nie ma znaczenia, bo nie o ten panel tu akurat chodzi. Ja zawsze miałem myszki zakończone tak. Czyli jak widzicie, ona jest taka standardowa bardziej obudowa. O co chodzi? Ja jestem typem, który trzyma myszkę tak, nie? Czyli drugi przycisk jest na prawym przycisku myszy. Nie tak. I takie myszki są przewidziane pod ten kształt bardziej. I to mi zawsze pasowało. Natomiast, tak docelowo. Docelowo ta myszka, ona jest przewidziana według producenta. Nie, konkretnie nie na tym modelu jest to pokazane, ale widziałem zdjęcia na innych modelach. Ona jest przewidziana, żeby trzymać sobie ją tak. Czyli faker nam ląduje na rolce. A tutaj mamy wycięcie na ten ostatni palec, tak? I tak trzymamy. Tak jest przewidziane. I tak powinno się jej używać, teoretycznie oczywiście. Ja nie mogę jej tak używać. Nigdy żadnej myszki nie będę mógł tak używać. Ponieważ ja fakera miałem przyciętego. O, jak widać. I on po 6 latach nadal jest obcym palcem. W związku z czym ja nie jestem w stanie nim używać rolki na przykład. To jest niemożliwe. I jestem w stanie wcisnąć przycisk, natomiast nie jestem w stanie używać nim rolki, absolutnie. Bo czuję się tak, jakbym cały czas jeździł jakimś mięchem albo czymś po czymś takim chropowatym. No nie jest to przyjemne uczucie. Nie jestem w stanie jakby używać rolki, więc ja nie mogę mieć takiego ułożenia jak teraz. Muszę mieć tak. No i ta myszka powodowała na początku u mnie straszne problemy. Do tego stopnia, że myślałem, już wam pokazuję. Myślałem, że w ogóle się do tego nie przekonam, do takiego ułożenia, bo ona ma ten profil, więc mój palec lądował tu, który notorycznie tutaj, który notorycznie mi schodził do tego, albo ten schodził do tego. Nie byłem w stanie nad tym zapanować. Nawet myślałem, że zrobię tu jakieś chwytaki na te palce, żeby móc tą myszką oferować, bo na początku to było strasznie dla mnie problemem. To, że ten kształt tu jest profilowany i nie jest cięty na równo. I niestety palce układały mi się bardzo kiepsko. I właściwie myślałem, ponieważ myślałem, że nie będę w stanie używać tej myszki, a był czarny piątek i wyprzedaże na Amazonie były bardzo dobre. To kupiłem myszkę. To kupiłem taką myszkę za 20 funtów, bo brałem taką po prostu w miarę standardową. Ona nie ma żadnego panelu, ona ma 8 programowalnych przycisków. Ocenimy sobie tą myszkę, owszem, również. Natomiast w międzyczasie to jest tak, żeby niczego nie brać trochę pochopnie. No ale był czarny piątek, ceny były dobre. Ona była z 30 paru chyba tam przeceniona na 20. Chociaż te przeceny na Amazonie to wiecie jak to różnie bywa. W międzyczasie przyzwyczaiłem się troszeczkę do tej myszki. I jakby to już przestało być problemem. Nawet udaje mi się, jeżeli udaje mi się ją tak trzymać, tak podnosić do góry, a ona ma wszystkie ciężarki załadowane teraz, więc jest trochę ciężka. I udaje mi się bez problemu ją tak utrzymać sobie, bo ja tam mam tendencję do przenoszenia, nie? Myszki, jak coś tam się, to przenoszę. Są ludzie, którzy nie przenoszą, a ja przenoszę. W związku z czym, jak udaje mi się ją tak utrzymać, to też nie ma problemu. I generalnie to przestało być wadą. A prawdopodobnie dla wielu to nigdy wadą nie będzie tak naprawdę, którzy używali podobnych myszek. To druga wada. No i trzecia wada, która faktycznie jest wadą tak naprawdę i chyba za to tak obniżę tej myszce ocenę, to ten panel boczny. O co chodzi z tym panelem bocznym? Przyciski na zdjęciach to one wyglądają, że są takie ładne, wypukłe. One nie są wcale tak ładnie wypukłe, są trochę wypukłe i są poprofilowane. Samo profilowanie jakby jest ok, bo tutaj w tych dolinkach łatwo się wyczuwa. Natomiast przyciski są małe, więc przeskok przycisku na przycisk wcale nie jest taki łatwy. I wciśnięcie konkretnego przycisku na początku jest dość problematyczne. I teraz po dniu użytkowania też już troszeczkę się do tego przyzwyczaiłem. Już nauczyłem się wciskać, bo wcześniej to dochodziło do tego, że jak chciałem wcisnąć na przykład tutaj jedyneczkę, ten pierwszy na dole przycisk, to przypadkowo, ale to też jest jakby wada moich mięśni, które były uszkodzone na tym palcu i ten palec ma tendencję do naciskania się czasem, jak coś robię innego. I przypadkowo sobie wciskałem prawy przycisk myszy, jak chciałem tutaj nacisnąć, bo trzeba tak, one na początku nie są wyrobione, to tak wcale łatwo to nie wychodzi.
I to też jakby jest wada. Ten panel powinien być troszkę wysunięty bardziej, moim zdaniem. On jest bardzo, bardzo taki... On jest bardzo, bardzo wsunięty. Te przyciski są bardzo głęboko. Powinien być moim zdaniem troszkę bardziej wysunięty. Byłoby to łatwiej. I może te przyciski powinny się... Chociaż to nie wiem, żeby też przypadkowo się nie klikały. Że łatwiej klikać, nie? Ciężko to ocenić. W każdym bądź razie panel chyba największą jest wadą tej myszki. Musicie sobie go sprawdzić, czy wam będzie pasował. Ja już się przyzwyczaiłem i dla mnie to nie będzie raczej problem. Zaczyna mi się to klikać bardzo dobrze, bardzo to bym przesadził, bo RAT miał bardziej intuicyjny panel, bez dwóch zdań. Ale zaczyna mi się to klikać dobrze i tam raczej chyba nic nie będę z tym zrobił. Natomiast pomyślałem, że jak nie będę dawał rady, to jeszcze po prostu nakleję coś na to, na początku na taśmę dwustronną, takie nakładki, które trochę podniosą to wszystko do góry. I zobaczymy wtedy. I jak to zda egzamin, to już później normalnie na kropelkę sobie nakleję, nie? I tyle. Takie nakładki powycinam, wiesz, wiecie, jak są te klawisze. I takie coś bym zrobił. Bym wysunął po prostu te wszystkie przyciski bardziej na lewą stronę. I to też powinno zdawać egzamin. Także tyle to o wadach, no. Jak da tą cenę, to nie są one duże. Troszkę plastikowością zalatuje gdzie nie gdzie. Tak jak mówiłem, te ślizgacze są takie trochę plastikowate. Mogłyby być trochę takie bardziej... Wydaje mi się, że RAT miał lepsze te ślizgacze. No ale to, no cóż... A reszta jest okej. Okay. Nie ma śladów, nie zostawia. Wszystko gra. Już nawet mi się ją dobrze trzyma. Także tu nie powinno być problemów. Jeżeli ktoś chce dobrej takiej myszki w dobrej cenie, to jest całkiem niezłe. I mogę śmiało polecić. Bierzcie pod uwagę tylko, że tak jak mówiłem, no, te pierwsze wady, tam ten przycisk pod spodem i ten jakby profilowanie, to raczej to są takie moje wady. Podejrzewam, że 90% ludzi to w ogóle nie będzie przeszkadzać. Natomiast ten panel boczny już tak bardziej może przeszkadzać i to musicie sobie sprawdzić albo po prostu się z tym liczyć. Także to tyle, jeśli chodzi o wady. To omówimy sobie jeszcze program, sterowniki, znaczy program konfiguracyjny. Czy były jakieś problemy ze sterownikami? No to już parę dni ładnych u mnie chodzi, bo jak zwykle się opóźniłem z filmem, więc nie, żadnych. Nic się nie działo, wszystko zainstalowane, wszystko chodzi, nawet po aktualizacjach Windowsa, które, jak wiecie, ostatnimi czasy nie są najwyższych lotów, to lekko chyba powiedziane, to absolutnie nic się nie stało. Nie było żadnych wyrzutów, nic się nie zawiesiło nigdy i tak dalej, wszystko chodzi. Także tutaj jestem zadowolony. Więc może zaczniemy tak, od tyłu dla odmiany. O, zaczniemy sobie od języka. Do wyboru są dwa, angielski, niemiecki. Dodatkowo info jak info, podświetlenie. Podświetlenie dla każdego profilu możemy sobie ustawiać. Możemy wybrać różne, czyli ze skali, takie jakie chcemy, albo tutaj z kolorków. Może powiem, o co chodzi z podświetleniem. Aha, jeszcze do jasność, poziom jasności podświetlenia wybieramy i oddychanie, albo jak nie lubicie, jak wam miga, tak jak ja, miga, dycha i tak dalej, to full brightness. I pełna jasność i non-stop będzie świecić, nie będzie oddychać. To, co wcześniej widzieliście na samym początku. I jest git. No ale dobra, o co chodzi z profilami? Z profilami jest taki jeden mały myk, że podświetlenie bez problemu sobie zmieniacie. Tu na tym logo i tu na panelu bocznym. Natomiast rolka zostaje zapisana w takim kolorze, jaki standardowo jest przypisany do profilu. I ona się nie zmienia, przynajmniej mi się nie udało. W związku z czym powiem wam może, jakie to są kolory. W przypadku profilu pierwszego to jest żółty, zielony jak widać, niebieski i tu sobie przypisałem, panel był w innym kolorze chyba bodajże tutaj, zmieniłem sobie na niebieski właśnie taki mniej więcej. To jest mój profil standardowy. Tu jest taki różowo-fioletowy, no fioletowy nie, fioletowy to był ten. A on jest taki trochę różu, trochę fioletu, ciężko stwierdzić. No taki właśnie jest. I profil piąty jest czerwoniutki. I teraz jak zmieniamy jakikolwiek kolor, wezmę sobie na przykład, ustawię na niebieski, to zmieniło mi się, czego nie widzicie, zmieniło się panel boczny i logo, panel boczny i logo, no, wilka,
ale kółko dalej jest zapisane jakie czerwone. Także tak wychodzi na to, że profil jest oznaczony podświetleniem kółka i tak zostaje. Więc jak chcecie dobierać sobie podświetlenie bocznego panelu i loga, żeby było jednolite z resztą, to musicie się pilnować trochę podświetleń profilu. Chyba że ktoś znajdzie jakiś sposób, no mi się nie udało. No ale to tyle. Dobra. DPI. Mamy 5 profili. Zerowy. Przełącznik pokazuje. Pierwszy profil to jest 0 światełek. Później mamy 1, 2, 3 i 4. Tak, 4 są maksymalne. 5 profili. Ustawiamy sobie jakie chcemy albo zachowujemy standardowo. Prosta sprawa. Nie ma co tu tłumaczyć. Po wszystkim oczywiście apply, czy apply i OK. Dobra. I na zwykłych, na podstawowych mamy przyspieszenie, którego nie używam. Prędkość kursora, prędkość scrolla. To się czasami przydaje zwiększyć. Zapomniałem nawet sobie zwiększyć, bo miałem to zrobić. Szybkość podwójnego kliknięcia. Odświeżanie. Ja mam ustawione na 500, bo na 1000 jakoś dziwnie mi się ta myszka zachowywała. Znaczy taka jakby nadwrażliwa była, ale może po prostu ja nie potrafię, to nie dla mnie. Za stary jestem. Ale nie wiem. No w każdym razie na 500 wszystko jest git. Miałem wrażenie na 1000 jakby była trochę nadwrażliwa, jak dla mnie. Ale to może po prostu moje zwykłe. I teraz ustawiamy sobie przyciski po kolei. Możemy ustawiać, już wcisnę, żeby pokazać, możemy pojedyncze klawisze, mamy już coś przypisane, prawy i tak dalej, do przodu, do tyłu, komba, jakieś podstawowe, jak widzicie, wytnij, wklej i tak dalej, zaawansowane przełączanie okien, media, jak odtwarzać ktoś muzyczny, makra wstawiać i jakieś tam, no i DPI, przełącznik częstotliwości, przełącznik profilu i wyłączenie całkiem. Także tak to wygląda i to na froncie i na boku. Na boku oczywiście jak sobie przewiniecie to macie dostęp do wszystkich 12 klawiszy, przycisków. Ja tu mam akurat swoje zapisane pod WOTA i ogólnie takie, które używam. Dobra, no pod WOTem, no co ty dużo gadasz akurat. Także tak to wygląda. Prosty programik jest. Nic nie powinien tam stwarzać zbytnich problemów. Także co? Możecie sobie profile, jak widać, ustawione już później zapisać gdzieś w katalogu swoim i później ładować. Czyli na przykład tak jak ja mam tutaj profil trzeci, to sobie zapiszę jako World of Tanks i później już nie będę musiał, gdyby się coś działo, nie będę musiał jakby od nowa siedzieć i tego wklikiwać, wszystkiego tylko sobie załadujecie. Także takie podstawowe rzeczy, wszystkie są obecne, które powinny być zasadniczo. No i co? No i to chyba wszystko. Jest spoko. Program konfiguracyjny jest spoko, na najważniejsze działa, no i się nie wywala. No i to chyba tym akcentem już teraz zakończymy ten cały wywód. Na razie.